Film Akcja, podcast dla tych wszystkich, którzy o produkcji filmów chcą wiedzieć więcej. Od developmentu po dystrybucję. Zapraszam, Hanna Bałta-Jankowiak. Witam Was w dzisiejszym podcaście Film Akcja. Dzisiaj porozmawiamy o dystrybucji festiwalowej filmów dokumentalnych z Piotrem Szczyszykiem, kierownikiem działu filmów w Kinie Pałacowym w Centrum Kultury Zamek, selekcjonerem i programerem podczas festiwali filmowych takich jak Off Cinema i Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. Zapraszam. Jaki film Cię ostatnio poruszył? Dokumentalny? Tak. Tak, bo rozmawiam tutaj o filmach dokumentalnych. No, z filmami dokumentalnymi pracuję na co dzień, więc jest ciężko faktycznie już mnie poruszyć, jeśli chodzi o dokument, ale ostatnio to na pewno film balkonowy Pawła Łuzińskiego. Przełamał wszystkie wcześniejsze, nie? Takie filmy dokumentalne. Trochę inaczej do tego podszedł. Miałem wrażenie, że już trochę mnie nic nie zaskoczy w filmie dokumentalnym, no bo jednak gama tego, co można zrobić z filmem dokumentalnym w jakiś sposób jest wyczerpana i sposoby na ukazanie tej prawdy ekranowej mają jakieś swoje limity, a tutaj przychodzi Paweł Łuziński z filmem i wszystko mi to wywraca na drugą stronę. Także myślę, że z tych nowszych rzeczy i ostatnich to właśnie film balkonowy. To nie jesteś odosobniony, bo wszyscy tak mówią. Ty widziałeś? Też widziałam. No i polecamy w takim razie też Pawła Łuzińskiego film. Mamy nadzieję, że wejdzie do kin, w sensie, bo o tym też będziemy pewnie rozmawiać, o dystrybucji właśnie. I Paweł nam obiecał na ostatnim festiwalu w cinema, że wróci z tym filmem do naszego kina w zamku. Ale kiedy to będzie i od kogo to będzie? Czy to będzie dystrybucja jego prywatna, Łuziński Production, czy weźmie jakiś dystrybutor to po swoje skrzydła? No to jeszcze nie wiadomo, bo od października, kiedy było w cinema, to nie mieliśmy żadnych informacji, jakie są plany dystrybucyjne tego filmu. To jak już zaczęliśmy od dystrybucji, to na czym polega w Polsce dystrybucja filmów dokumentalnych? Jakbyś tutaj nam to przybliżył, ponieważ słuchaczami podcastu przede wszystkim są, powiedzmy, adepci, czy ludzie, którzy zaczynają interesować się filmem dokumentalnym, czy też tworzyć swoje własne filmy. My jako kino jesteśmy takim pośrednikiem pomiędzy widzem a dystrybutorem właśnie. Dystrybutor jest firmą, która kupuje prawa do konkretnego tytułu od producentów filmu. Zazwyczaj to się odbywa na festiwalach filmowych, gdzie te filmy są pokazywane i po prostu agent sprzedaży kupuje dany film. No i w jaki sposób w danym kraju ten film wchodzi, to jest w całości po stronie dystrybutora, to znaczy jaki będzie miał tytuł, plakat, zwiastun, jaka będzie kampania promocyjna wokół tego, no i przede wszystkim, kiedy ten film wejdzie. Dystrybutorów jest w Polsce bardzo dużo. Są dystrybutorzy polscy, ale też są filie dużych dystrybutorów, jak Disney, jak Warner, jak UIP od Universala. No i to bywa różnie, w sensie te filie, które są w Polsce, to też się oczywiście teraz zmienia, jeśli chodzi o rynek, ale głównie odpowiadają za dystrybucję bardzo dużych tytułów do multiplexów, ale też ostatnio taki Warner właśnie, który jest bardzo dużym dystrybutorem, wziął polski film Inni Ludzie, Aleksandry Terpińskiej, co było dosyć dużym zaskoczeniem, ale widać, że coś się zmienia też w takim planie dystrybucyjnym tych bardzo dużych film. No i polscy dystrybutorzy, którzy właśnie działają tutaj na rynku lokalnym, no i są bardziej przychylni do kin studyjnych, takich jak właśnie Pałacowe. No i między innymi dystrybutor z Against Gravity, który odpowiada za organizację festiwalu Millennium Against Gravity, to jest dystrybutor, który najczęściej wprowadza właśnie dokumenty przez to, że ma te tytuły u siebie na festiwalu i później bardzo chętnie je wprowadza na ekrany kin, więc my jesteśmy takim pośrednikiem właśnie pomiędzy widzem a tym dystrybutorem i tak naprawdę od niego zależy, czy weźmie film dokumentalny, który jest bardzo ciężko sprzedać. No tak, bo to jest specyficzny gatunek filmów. Też z czego to wynika, jak myślisz? Nie wiem, to też się zmienia. Głównie właśnie przez festiwal Millennium Dogs jakby to podejście do dokumentu wydaje mi się bardzo zmieniać i też dokumenty są coraz bardziej z roku na rok widoczne. Na przykład Kraina Miodu, nie? To właśnie Kraina Miodu była takim przykładem. Tak, chciałem to powiedzieć. W tym roku jest chyba to Przeżyć. Chociaż dzieje się tyle na świecie, że ta uwaga jest skierowana w inne strony. Ale Kraina Miodu faktycznie był takim filmem, która przełamała
tą barierę stricte dla filmu dokumentalnego, nie? Bo dostał też nominację do Oscara w kategorii filmu międzynarodowego. W tym roku Przeżyć na przykład ma jeszcze nominację do animacji, więc trochę to pole się rozszerza i chyba ta uwaga jest bardziej skupiona nie tylko na filmach fabularnych, ale dokumentalnych. No i oczywiście na platformach streamingowych kategorie filmu dokumentalnego cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Jakby te filmy są naprawdę często oglądane. I to tak naprawdę wszystko zależy od tego, czy w danym kraju będzie dystrybutor, który będzie chciał ten film dystrybuować, nie? Jak wybierze ten film dokumentalny, zobaczy na festiwalu, czy w jakichś prognozach właśnie przed nagrodami, że ten film jest interesujący i może się fajnie sprzedać w Polsce. Bo mieliśmy też przykłady, że teraz w kwietniu Best Film wprowadza film o Morricone, Ennio. Taki bardzo, bardzo duży film Tornatore, który miał premierę na festiwalu w Wenecji i było o nim wtedy głośno, bo i duży reżyser, i duże nazwisko, które stoi za tym filmem. No i właśnie ten dystrybutor będzie wprowadzał ten film. Gutek miał w zeszłym roku Gundę na przykład. Ściana cieni trafiła do kin tak, w Apollo tutaj właśnie, u nas. Też graliśmy, to było od Against właśnie, ten tytuł też był pokazywany na festiwalu i później trafił na ekrany. No więc tak naprawdę to zależy od takiego potencjału tytułu, bo Ściana cieni na przykład bardzo trafiał do takiej niszy widzów, która interesuje się górami. My też na festiwalu mamy osobną sekcję dedykowaną właśnie dokumentom górskim i to zawsze jest najbardziej popularna sekcja. Trochę taka subkultura, jeśli chodzi o widzów, że to nie jest widz festiwalowy, tylko faktycznie osobny, który interesuje się stricte wspinaczką czy górami i przychodzi na te filmy górskie, bo pokazywaliśmy też Alpinistę, czyli bardzo duży film od Red Bulla. I co roku tych tytułów jest mnóstwo, które mówią o wspinaczce. I to trochę było też takie pokłosie sukcesu Free Solo, który był parę lat temu. Film dostał Oscara i faktycznie był takim bardzo popularnym tytułem, który się rzadko zdarza w przypadku dokumentów. No bo zazwyczaj cała uwaga jest skupiona na fabule, nie? Ale myślisz, że popularność zyskują takie filmy? To jest kwestia ich historii, czy tego, że po prostu to jest malowniczy temat filmowo, tak? No ja pod myślę, względem właśnie obrazka, który tak się prezentuje, a nie tylko i wyłącznie historii. Myślę, że to druga kwestia, ale też no, dużo zależy od promocji. I Kraina Miodu, i Free Solo miały bardzo, bardzo dobrą promocję. Free Solo był pokazywany też w multiplexach, w multikinie u nas. Jakby ten potencjał jest duży, tylko faktycznie bardziej wydaje mi się przemawia to, jak ten, o czym ten film opowiada, a nie konkretnie czym jest. Jakby to są jakby też no, zupełnie dwie różne kwestie, nie? No i od paru lat zauważam bardzo duże zainteresowanie dokumentami tych dużych platform, Netflixa i HBO. No w tym roku Netflix na 5 filmów w kategorii krótkich filmów dokumentalnych ma 3 tytuły swoje, nie? Więc widać, że bardzo inwestuje w kino dokumentalne. Na HBO to jest jakby marka sama w sobie, nie? Jeśli chodzi o. Ja w ogóle się bardzo zdziwiłam, ponieważ obejrzałam ostatnio na Netflixie Bajkonur. To jest taki film, który w ogóle się mi z platformą Netflixa nie kojarzy. W żaden sposób bym się nie spodziewała takiego filmu z długimi ujęciami, takiego emanującego też trochę spokojem, długiego, takiego wyczekanego, w sensie, że to jest taki film, gdzie się doświadcza tych obrazów, które się pokazują. Natomiast mnie to bardzo zdziwiło, że znalazłam taki tytuł w ich ofercie. To też może pokazuje, że jednak trochę czegoś innego widzowie szukają. No więc jak już zahaczyliśmy o widzów, to jak myślisz, czego oni szukają, jeśli chodzi o filmy? No przy dokumentach to jest o tyle problematyczne, że okazuje się dopiero jak na ten film przyjdziesz. To znaczy możesz wiedzieć wcześniej o czym ten film jest, ale tak naprawdę się mierzysz z nim podczas oglądania, bo tak naprawdę wiesz, że film jest powiedzmy o tematyce górskiej, ale tak naprawdę może być jakby spektrum tematu, który może być opowiadany, czy to może być jeden bohater, który się wspina, czy to może być zbiorowość. Mieliśmy takie tytuły w zeszłym roku. No to jest bardzo różnie. Nie mam jednej recepty na widza filmu dokumentalnego. Broni się sam film i też selekcjonując filmy, to widzimy, że w zespole, że te tematy są tak naprawdę różne. Powtarzają się pewne trendy z roku na rok. No właśnie, jakie to są trendy? Albo czy w ogóle dokument idzie w jakąś stronę,
konkretną ze względu na ostatnie lata, które miały miejsce, tak? Pandemię teraz, to co się dzieje na Ukrainie, tak? Czy te tendencje są zauważalne już teraz? No, wspomnieliśmy o też tym filmie balkonowym Łozińskiego, tak? On też jakoś to wpisuje. Wpisuje się, trochę tak wyszło mi się wydaje przy filmie balkonowym, bo jakby ten okres kręcenia jakby był przy okazji pandemii, że po prostu Paweł wyszedł na balkon z kamerą, ale dotychczas nie widziałem jeszcze dobrego filmu dokumentalnego o pandemii. To jest taki temat, który chyba potrzebuje jeszcze czasu, żeby to wszystko w jakiś sposób się wyciszyło i takiego dystansu, bo było mnóstwo filmów, które do nas były zgłaszane o pandemii, które były kręcone na bieżąco, ale czas, który minął już od tego nakręcenia, zgłoszenia na festiwal i obejrzenia przez nas, jest taki, że świat już wtedy wyglądał inaczej. Znaczy w momencie, kiedy to twórca kręcił, to wydawało mu się to teraz interesujące, ale później sytuacje się tak zmieniają, że oglądając to z perspektywy czasu, to już jesteśmy w innym miejscu, jeśli chodzi o przebieg pandemii, tak naprawdę ten film już przestaje być aktualny. Jakby to jest problem, więc wydaje mi się, że akurat z dobrym filmem dokumentalnym na temat pandemii musimy jeszcze poczekać. Ale były takie dwie tendencje, które się powtarzają z roku na rok. Jeden to jest temat wojenny, głównie jeśli chodzi o Bliski Wschód i głównie jeśli chodzi o konflikt izraelsko-palestyński. To szczególnie w zeszłym roku mieliśmy zalew filmów izraelskich na temat życia tam na miejscu, ale też takie stricte zaangażowane społecznie. To był jeden temat, a drugi to jest taki, można powiedzieć, wątek autobiograficzny, to znaczy mnóstwo twórców przez film dokumentalny próbuje się rozliczyć tym, co przeżył, ze swoją przeszłością, z rodziną, z ojcem, którego nie była, z własną chorobą, z czyjąś chorobą. I jakby ten wątek autobiograficzny jest bardzo, bardzo częsty. Po prostu ta kamera dokumentalna jest takim katalizatorem do tego, żeby pewne swoje rzeczy w życiu przepracować. I tych filmów było bardzo, bardzo dużo. Czyli temat rodzinny i kieruję kamerę na siebie, albo ja stoję za kamerą i rozmawiam ze swoimi bliskimi. Tak, ale to też jest, to wymaga jakiegoś dystansu do samego siebie, nie? To też. No i to tego najczęściej brakuje, czyli tego dystansu. I te filmy są bardzo do siebie podobne i mają nas chwycić, a tak naprawdę tego, co mi się wydaje, brakuje u filmowców, dokumentalistów często, najczęściej, to jest to, że ten film mnie dotyczy i mnie interesuje, to nie znaczy, że kogoś obcego ma to zainteresować. Jakby to jest chyba cały ten kunszt dokumentalisty dobrego. Na uniwersalne rzeczy przełożone. Dokładnie, tego, tak. bo to, że to tego twórcę porusza właśnie i chcę o tym zrobić film, to nie znaczy, że zupełnie obcą osobę z zewnątrz to zainteresuje, bo czemu ma to zainteresować? A nie wydaje ci się, że to też może wynikać z tego prostego faktu, że łatwiej nakręcić samego siebie niż szukać bohatera, którego czasami się bardzo długo szuka, żeby znaleźć tego właściwego, który tą właśnie dramaturgię będzie w stanie pociągnąć, nie? I właśnie tu jest cała ta pułapka, wydaje mi się, w dokumentalnym kinie autobiograficznym, że to jest jakby interesujące dla tej osoby, no dla nas czemu ma być, nie? Jakby nie znamy tej osoby, nie znamy tej historii, poznajemy ją w trakcie filmu, ale chyba cała sztuka właśnie jest w ułożeniu tak tej dramaturgii i taki pomyśle na film, że faktycznie to jest sposób na film dokumentalny i że faktycznie ta osoba musiała zrobić ten film, mimo tego, że jest autobiograficzny. No i koniec końców on jest w jakiś sposób uniwersalny. No i to poszukiwanie bohatera chyba, nie wiem, jakby ty jesteś dokumentalistką, to możesz jakby lepiej powiedzieć, ale chyba jest najtrudniejsze w tym. Takie doświadczenie jedno mam takie, że moja bohaterka, w związku z pandemią akurat, miałam kręcić dokument w Moskwie o pani, która jest córką głównego konstruktora rakiet. I pani Natalia na 14 piętrze swojego mieszkania zrobiła domowe muzeum swojego ojca. I to miał być film o relacji ojca i córki, ale do ojca, którego już nie ma, za pomocą wszystkich tych przedmiotów, które zgromadziła na tym 14 piętrze. I koniec końców, no pani jest teraz w stanie takim zdrowotnym, że już tego filmu w taki sposób nie da się opowiedzieć, jakbym chciała z główną bohaterką pośrodku tego
tych wszystkich artefaktów, które zostały zgromadzone. Więc pomysł teraz jest taki, że po prostu będzie likwidowane to muzeum. I tu jest ta dramaturgia. A pani Natalia gdzieś tam będzie może z OFU albo gdzieś tam zobaczymy, jak ją pokażemy. No bo schorowana i tak, to już też jest moja odpowiedzialność, żeby jej nie pokazywać w takim stanie. Więc to jest też taki temat, że jak rzeczywistość może ci poszatkować twoje plany, które miałeś, a teraz to do Rosji, że tak powiem, nie wiem, czy mnie ktoś szybko wpuści. No tak, no bo to nie jest przygotowany plan, ani to nie jest aktor, z którym można się umówić i tą scenę otworzyć, tylko to jest życie, nie? Które dokładnie dzieje się na bieżąco i to może zweryfikować. No i właśnie jakby wracając też do filmu balkonowego, no to tutaj był taki pomysł, który wydaje się prosty, ale jakby w swojej istocie genialny, że po prostu ten bohater jest taki, który się tam napatoczy i który podejdzie pod balkon i go nakręcimy, jakby oglądając to. Sam będzie chciał tą interakcję jakąś. Dokładnie, wywołać. Więc nie my szukamy bohatera, tylko on trochę przychodzi do nas i oglądając ten film miałem takie, Jezu, jakie to jest proste, ale na jaki punkt jeszcze tej sytuacji właśnie pandemicznej, nie? Dokładnie. No ale dobrze, to wracając do tej dystrybucji festiwalowej. Bo żeby ci nasi słuchacze to dobrze zrozumieli. Wiadomo, że jest reżyser filmu dokumentalnego. On, żeby wyprodukować film, musi znaleźć producenta, a ten producent umawia się na przykład z takim agentem sprzedaży, że tutaj ma taki film, musimy to wypromować i trzeba znaleźć albo dystrybutora, albo festiwalowego i puścić film na festiwale, albo skupić się na platformach jakichś VOD, albo iść z filmem gdzieś na jakieś właśnie takie platformy streamingowe, jak chociażby Netflix, albo jeszcze jakąś trzecią drogę obrać, powiedzmy, że to trafia do kina już tak bezpośrednio, tak? Ale nie przez festiwale, tylko od dystrybutora. Od dystrybutora właśnie. No i jak bardzo popularne są te wszystkie trzy gałęzie, powiedzmy, i jak określasz tą dystrybucję festiwalową? Czy to jest, czy można to określić jako punkt, gdzie można wypromować jeszcze bardziej film? I czy to ma na celu głównie? Na pewno lepiej i bardziej korzystnie dla filmu jest wypromować film w kinie, no bo wtedy się trafia bardzo wiele miejsc w Polsce ze swoim filmem na ekran. No jednak festiwale są o tyle specyficzne, no, że dzieją się w określonym czasie i w jednym miejscu. Trochę temu burzy faktycznie Millennium Against Gravity, no bo dzieje się w różnych miastach. No ale też publiczność festiwalowa jest trochę inna od publiczności kinowej. Jakby jest, publiczność festiwalowa jest łatwiejsza, bo przychodzą na festiwal, oni sami z siebie przychodzą, no i są skupieni na tym, że chcą zobaczyć ten dokument. A jeśli film jest w kinie, no to jest trochę inaczej. Jakby ciężko powiedzieć przy dokumencie, bo tych filmów w kinach jest naprawdę mało, nie? Dokumentalnych. Przy festiwalu, nie wiem, my w zespole nie mamy jednego klucza, jeśli chodzi o dobór filmów, bo tych zgłoszeń jest mnóstwo co roku, w setkach i tak naprawdę każdy z nas ogląda jakąś swoją pulę i ocenia jakby sam film stricte. Jakby mierząc się z filmem, nie mamy za bardzo oczekiwań, że musi być taki, a taki, bo tak naprawdę przyjmujemy wszystkie produkcje i oczywiście skupiamy się na tym, żeby ten film był przede wszystkim profesjonalny, z czym jest ciężko. I tych kategorii jest kilka, no bo są takie filmy duże, za którymi stoi duży producent, czy też wytwórnia filmów dokumentalnych, czy ma dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Są filmy stricte, można powiedzieć, niezależne, bo jakby z tego powstała Off Cinema, która właśnie prezentowała kino offowe i z czasem przeformułowała się na filmy dokumentalne. No i są też filmy szkolne. Podejście do takiego filmu wymaga od nas takiego zrozumienia jakby z każdej tej strony, bo filmy szkolne tak naprawdę to jest większość zgłoszeń, które do nas docierają, bo wtedy właśnie szkoła jest takim opiekunem, mecenasem tego tytułu i ten film do nas zsyła. No i zazwyczaj, w sumie zawsze przy takim filmie szkolnym jest opieka artystyczna, którą bardzo, bardzo czuć w danym tytule.
Czyli jak ktoś, jak to kogoś opiekunem jest, powiedzmy... Maciej Drygas? To, to czuć. To czuć, tak. Ale to jest jakby przy każdym takim filmie szkolnym. To już bardzo często przy dyplomie dokumentalnym czuć, czy ta osoba wkrótce będzie pełnoprawnym autorem kina dokumentalnego, czy faktycznie ma coś do powiedzenia, czy jednak jest tak bardzo pod wpływem swojego opiekuna artystycznego, że no szybko jakby wyczerpią się możliwości, nie? Mhm. Ale czy wy już na etapie oceny tych projektów filmowych, wy sobie zdajecie już sprawę z tego, jak dużo pracy ktoś włożył w development, w rozwój tego projektu, że on jest taki, a nie inny? I dzielicie na przykład jakąś taką... bierzecie pod uwagę w ogóle taką wiedzę pozafilmową, że wiecie po tylu obejrzanych filmach, że ten film było naprawdę trudno komuś zrobić, bo to, gdzie się dostał na przykład, jeśli to jest, mówisz, że dużo wojennych filmów trafia, tak? W jakie miejsca mu udało się zarejestrować, to jest o wiele trudniejsze niż zrobienie na przykład filmu o starszym małżeństwie, które żyje cały czas w jakimś, nie wiem, mieszkaniu i nigdzie się nie rusza, tak? Albo ma, nie wiem... po bułki do sklepu, tak? Rozumiesz, o co mi chodzi? O jakby tak. Ten tylko, że koniec pozafilmowy... końców to jest jeden i drugi tytuł jest jakby filmem i tak, one startują do jednego konkursu. Nie mamy podzielonego konkursu na, nie wiem, filmy szkolne albo filmy dokumentalne wojenne. I tam są same te filmy, które walczą ze sobą o nagrody, tylko jest jeden konkurs dokumentalny. Akurat u nas z podziałem na krótki i długi metraż. No, żeby było fair, no bo inaczej się ocenia film, który ma 10 minut, a półtorej godziny dokumentalny. I też prasa właśnie, o której mówisz, włożona w niego jest inna. No, ale ostatecznie jakby mierzymy się z tytułem, który oceniamy w kategoriach artystycznych, bo przede wszystkim interesuje nas artystyczne kino offowe i dokumentalne. A to, czy twórcy było ciężko go zrobić, to już jest temat poboczny. W sensie nas jako, ale też widza, no nie powinno to interesować, nie? W sensie, czy twórca jadąc w te góry poświęcił bardzo dużo swojej energii i z jakimi przeciwnościami się tam zmierzył. To jest taki dodatek, o którym można porozmawiać po filmie na Q&A, ale podczas filmu mamy ten film i to, co on nam prezentuje, to jest jakby dla nas główny, no taka główna materia, którą oceniamy. Był taki film parę lat temu, który właśnie siedział w Izraelu i opowiadał o konflikcie izraelsko-palestyńskim. I był niesamowity, bo był z perspektywy Palestyńczyka, który mieszka w Izraelu i cały film był takim zapisem rejestru i z kamer przemysłowych i z kamery telefonu tego reżysera, ponieważ zawiesił flagę Palestyny na swoim domu i grono osób chciało wedrzeć się na dach tego budynku, żeby tą flagę zabrać i spalić. No i był taki film, który był wstrząsający, bo był takim zapisem z różnych miejsc, jak ten konflikt wygląda, a głównie chodziło o to, że jedni chcą swoją ziemię, a drudzy o nią walczą. I to jakby wyjaśnione było w prologu. No i ten film był takim zapisem bardzo różnych przejawów walki o to, że chcemy być autonomiczni i walczymy o niepodległość, a drudzy walczą o swoją ziemię. No i mamy taki film, który jest właśnie takim zapisem może niewojennym, chociaż też tam były takie ujęcia wojenne, ale po prostu starcia, które jakby trwa do dzisiaj. A z drugiej strony mieliśmy film polski, który ostatecznie dostał trzecią nagrodę, That You Have Never Had. No to jest skromny zapis niesamowitej relacji córki z ojcem. No i cały film się dzieje w mieszkaniu tego ojca. On był takim ojcem nieobecnym przez tragedię rodzinną. W życiu tej bohaterki swoją drogą reżyserki, to właśnie też ten wątek autobiograficzny, ale cały film się dzieje w mieszkaniu tego ojca w Trójmieście, bo ta bohaterka przyjeżdża do niego w odwiedziny po jakimś czasie, no i jakby przepracowują te swoje bolączki, które mieli do siebie. No i mamy taki film i taki film. Tak naprawdę oba są świetne w swoich kategoriach, no ale domyślam się, że ciężko było zrobić ten film w Izraelu. Tam na miejscu jakby skala trudności jest, niebezpieczeństw, które czyhają. I niebezpieczeństwa jest faktycznie dużo większa niż od tego, jak miała zrobić właśnie Dominika swój film, ale musiała zmierzyć się z zupełnie inną skalą, jakby swoją wewnętrzną, mentalną,
psychiczną, żeby ten film zrobić i żeby faktycznie z kamerą pojechać do tego swojego ojca, którego całe życie nie było. A jeden i drugi film jest świetny. Więc no to jest ten problem przy filmie dokumentalnym, że wszystko się okazuje tak naprawdę podczas samego seansu, nie? Jak będzie rezonować na widzów, tak? A jest o tyle ciekawe, że faktycznie festiwal programujemy w kilka osób i każda jest w innym wieku, innym gustem filmowym. Chociaż czyli taka metryczka od razu, tak? Tak, tak, tak. W sensie ta skala jest ogromna i tak naprawdę, żeby wybrać te filmy konkursowe, to jak oglądamy, jak o nich rozmawiamy, jest tak różna i żeby dojść do jakiegoś konsensusu jest naprawdę trudno. Więc też tak myślę działa film dokumentalny. Są takie filmy oczywiście, że jakby nie ma wątpliwości. Że się wszyscy zgadzacie. Tak, że się wszyscy zgadzają i są takie tytuły, że naprawdę tak nas poruszyły jakby wszystkich tak samo. I to też wpływa na to, że mamy bardzo różne i inne doświadczenia z kinem dokumentalnym. W różnym stopniu się nim zajmujemy, bo są też osoby, które zajmują się na co dzień na uniwersytecie. Albo wykładają o kinie dokumentalnym, albo zajmują się archiwizacją, albo pracują w szkole właśnie filmowej w łódzkiej z kolei. Więc ten zespół selekcjonerów jest bardzo, bardzo złożony. No a są takie filmy, które działają tak samo na wszystkich, nie? No i tu jakby masz to potwierdzenie, że ten film faktycznie jakby trafia. No i zapewne też trafi do widzów. Nie przekłada to się w żadnej mierze na verdict jury, bo to jest zawsze co roku największe zaskoczenie. Mamy oczywiście jakieś takie swoje typy, jeśli chodzi o film, że no to jest taki tytuł, który pewnie tam wygra, nie? Bo jakby trochę nie ma wątpliwości, a jest zawsze inaczej. Ale z czego to wynika? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Mam wrażenie, że filmowcy, bo nie ma w naszym zespole filmowca, może to jest jakby problem, ale wydaje mi się, że filmowcy patrzą zupełnie inaczej na oceniany przez siebie film niż my programerzy. No ale jeśli bierze się pod uwagę to, jak ten dokument teraz się zmienia, to ty masz takie poczucie, że też coraz częściej powstają takie hybrydy, których byśmy się nie spodziewali. Na przykład We Have One Heart, który był w zeszłym roku nominowany nawet chyba do Oscara. Był na shortliście. I tam jest też animacja w jakiś sposób, nie? To tak jak walc z Bashirem, nie? Albo Przeżyć właśnie tegoroczny, tak, który też jest animacją i też właśnie dostał nominację w tych różnych kategoriach. Jest to film dokumentalny, jakby... No właśnie, i jak podchodzą do tego właśnie selekcjonerzy? Czy to rzeczywiście jest taki stricte dokument? No jakby sięga po dokumentalne elementy, narzędzia, natomiast historie też ludzkie, natomiast no jest takim trochę łatwiejszym przekazem tego dokumentu. Jak to oceniacie na przykład? Jak do tego w ogóle podchodzicie jako festiwale? Ja osobiście podchodzę tak, że jeśli historia jest świetnie opowiedziana i sama historia jest dobra i warta opowiedzenia, to dla mnie forma nie ma znaczenia. I tak było właśnie przy We Have One Heart i tak było w zeszłym roku, nie wiem, przy Przeżyć właśnie, nie? To był taki film, że on jest dlatego animacją, żeby trochę odwrócić uwagę od tego, o czym opowiada. W sensie tam jest przede wszystkim historia bohater i to, co on przeżywa. I jeśli, wydaje mi się, on byłby nakręcony, można powiedzieć, normalnie z tym bohaterem i on by siedział przed kamerą i widzielibyśmy, jak on wygląda, to by przesłoniło to, o czym opowiada. Czyli tej strasznej wędrówce i ucieczce. I zdarzają się też filmy, które są problematyczne, bardzo, bo ciężko je ocenić, bo właśnie trochę wychodzą naprzeciw i są czymś nowym i ciężko je jakoś sformalizować i sklasyfikować, bo zdarzają się filmy, które są w całości montażem filmików z YouTube'a albo zapisem telewizyjnym, pomontowanym właśnie na jeden temat, albo animacje, tak jak powiedziałaś, albo, co jest ostatnio bardzo ciekawe, udokumentowaniem pewnego tematu w grze wideo. To znaczy cały film jest ujęciami z gry wideo, które są adekwatne do tego, o czym opowiada film. Jest commentary z offu i oglądamy jakby zbitkę ujęć z filmu wideo. I to jest bardzo ciekawe. To jest coś takiego nowego i ciężko nam do tego podchodzić. Jak do filmu? Jak do filmu właśnie, no.
ale dalej to jest film. No tak, i to pewnie będą takie coraz więcej takich tendencji będzie. Tak samo się zastanawiam, na ile za chwilę będzie taki temat trochę z pogranicza technologii, tak? W filmie dokumentalnym obecnym. Mój kolega Marek Osiecimski kręci taki dokument o Bitcoinie, o blockchainie. Więc to też jest taka tematyka, która do tej pory jakoś specjalnie się w filmach dokumentalnych nie pojawiała, że w tym centrum tak. był albo człowiek, albo jakieś zjawisko, które ktoś chciał opowiedzieć, tak? A nie takie borykanie się właśnie z technologią człowieka i tego, co ona przynosi. I zastanawiam się w tym kontekście, to moje kolejne pytanie brzmi, których filmów jest więcej? Czy twórcy wychodzą z założenia, że więcej powstaje filmów o środowisku i o problematyce jakiejś danej, czy o jakimś bohaterze, o jakimś człowieku, który mierzy się z jakimiś przeciwnościami? Jakbyś to miał podzielić, to ile by ci wyszło do ilu? Myślę, że dalej jest najwięcej filmów tak w sensie tak robionych klasycznie, że jest obserwacja, stawiamy kamerę i obserwujemy człowieka, który jest właśnie w jakimś środowisku, jest w jakimś otoczeniu i stawiamy kamerę i go obserwujemy. Najczęściej nawet on nie musi się za bardzo odzywać. Jak już się odzywa, to do kogoś, no bo coś robi. Ale nie ma interakcji jakby takiej, że ma coś zrobić. To jest dalej najczęściej. No są takie właśnie wyjątki, takie eksperymenty, które są bardzo ciekawe, bo są odświeżające. Jak mówisz o filmie o kryptowalutach, czy w ogóle o czymś, o temacie cyfrowym, no to już mi jest ciężko oglądać gadające głowy, jeśli nawet to jest jakiś super ekspert z MIT, nie? Który siedzi przed kamerą i tłumaczy mi jakieś zawiłości. Jednak zobrazować coś adekwatnie do tego, o czym się opowiada, jest bardzo trudno. No i tutaj jednak ja osobiście szukam jakiejś oryginalności. Nie, no to, że film opowiada o technologii, nie znaczy, że będzie pokazywał gadające głowy, nie? To trzeba znaleźć sposób na opowiedzenie tego. No właśnie tak, tego. A tych filmów też jest najwięcej, nie? Czy filmów takich historycznych opowiadających o polityce jakiegoś kraju, o jakimś przewrocie, bo tych mamy też mnóstwo, szczególnie z Ameryki Południowej, które są bardzo takie zaangażowane społecznie i są ważne, ale w odczuciu tego twórcy i są strasznie hermetyczne. Jakby są dla tego obywatela Argentyny, Brazylii, Peru, będą czymś bardzo istotnym dla tego kraju, ale dla nas to jest jakby kolejny film, który trochę już nam się miesza w jakąś taką jedną kalkę filmu, który pokazuje archiwa, w tle jest komentarz z offu, ewentualnie jest przybitka na osobę, która to mówi do kamery i jest jakimś tam politykiem, który wtedy działał, albo jest jakąś osobą, która brała udział w zamieszkach i tak dalej. A nie ma czegoś takiego, co nas właśnie przykuje do ekranu i opowie nam o czymś, o czym nie wiemy, ale w taki interesujący sposób, że my to od razu kupujemy. Film, o którym mówiłem, który był jakby złożony z ujęć z gry wideo, opowiadał o brutalności. Jak bardzo nie przystajemy na brutalność, która nas otacza, a jak zgadzamy się na nią właśnie na przykład w grze wideo, jakby te wszystkie ujęcia były z gry komputerowej wojennej. No i jakby do tego, co mówił twórca, właśnie były pokazane adekwatne obrazy. No i było to faktycznie jakby opowiedzenie o temacie, który jest ciekawy, a nie siedziała osoba, która mówi, że tak, gry wideo bywają brutalne i dlaczego, nie? Tylko jakby to było bardzo dobre podejście do tematu. No i tak naprawdę najwięcej mamy tematów społecznych, które w jakiś sposób nas interesują, ale właśnie tak zbiorowo. I te tytuły są zazwyczaj bardzo różne i podejście do tej tematyki jest przeróżne. Temat, który się przewija od kilku lat, to Marsz Niepodległości i w ogóle sposób na pochodzenie 11 listopada w Polsce, co pokazuje jakby skrajne podzielenie społeczeństwa. I to są filmy dokumentalne, które faktycznie widać, jakby ten temat jest jakimś takim ciekawym problemem do opowiedzenia przez dokumentalistów. A ekologia? No niestety nie. My myśleliśmy przez pewien czas o takiej jakby sekcji tematycznej poświęconej ekologii i filmom, które się tym zajmują, ale zazwyczaj to są bardzo filmy tak zwane YouTube'owe,
które jakby nadają się do takiego obejrzenia faktycznie w domu przed ekranem, ale nie mają za bardzo w sobie wartości artystycznej. Mhm. Był w zeszłym roku film o Grecie Thunberg, no ale to dalej był kolejny film biograficzny, nie? Był na ważny temat, ale no był skupiony jednak bardzo na bohaterce. A w kontekście w ogóle polskiego dokumentu, jak masz porównanie z tymi wszystkimi filmami z zagranicy? Jeździsz też na festiwale, to widzisz, jak się plasuje polski dokument w ogóle na tle zagranicznych? Mhm. Plasuje się świetnie. I to było w sumie od zawsze. Jakby kino dokumentalne polskie trochę też jest z tego znane, że przede wszystkim jest fantastyczne warsztatowo. I oglądając ileś filmów właśnie zagranicznych, ja tak naprawdę odpoczywam na polskim, bo on jest zawsze świetnie zrobiony i nawet jeśli jest gorszy, to widać, że to nie było robione tak taśmowo. W sensie, że to był faktycznie proces i że tu była ręka właśnie opiekuna artystycznego i że każda z osób, która robiła ten film, jakby zrobiła jakąś pracę, czego nie mam wrażenia, nie mają takiej estymy i takiego podejścia do tematu jakby twórcy zagraniczni, którzy jakby często robią właśnie film na własną rękę, albo nawet ze szkoły filmowej, ale wydaje mi się, że tam wszystko jest takie, że dobra, to robimy teraz, nie ma tego okresu przygotowania, dokumentacji, jakby bycie tego na planie, że to wszystko, wydaje mi się, że w Polsce jest bardzo, jakby ta szkoła dokumentalna jest taka wyważona i bardzo poświęcona, żeby nie skrzywdzić swojego bohatera, że to jest proces, że to musi wszystko się odbyć w czasie i tak naprawdę jakby w tym wszystkim jest oczywiście kluczowy montaż, ale że te filmy są przede wszystkim dobre jakościowo. Mi się wydaje, że chyba mało jest takich filmów, które towarzyszą bohaterowi przez jakiś długi czas, tak? My mamy przecież takie dwie polskie dokumentalistki, chociażby Hannę Polak, która 10 lat spędziła ze swoją bohaterką, tak? Czy Martę Prus, która 5 lat kręciła ten swój dokument, tak? Więc jakby się zastanawiam, czy są takie przypadki z zagranicy, nie, które nie. znasz? Nie przypominam sobie, żeby był taki przypadek i no jest ta różnica. Naprawdę jak oglądamy tych filmów ileś zgłoszeń i są jakby też przeróżne, no polski dokument zawsze jakby tym stoi, że on jest taki warsztatowo dobry, nie? Dobrze zmontowany, są dobre zdjęcia, jest dobrze pokolorowany i nawet jeśli jest gorszy, to są już takie no, rzeczy już bardziej ze strony dramaturgii, nie? A nie tego, jak ten film wygląda i że faktycznie one są takie jakościowo dobre. Szczególnie te ze szkół filmowych. To bardziej jest kwestia, ile filmów jest dobrych jednego roku z jakiej szkoły filmowej, a jakby całościowo, jako polska kinematografia dokumentalna, no to jest najwyższy poziom, nie? Zawsze. W porównaniu do szczególnie krótkich metraży jakby z innych krajów, nie? One są bardziej robione, tak wydaje mi się, na szybko. Jako takie zajęcie warsztatowe, tak? Dokładnie tak. Mhm. I są nieprzemyślane na pewno. To też czasami potrzeba dużo czasu, żeby taki film przygotować. No, domyślam się. To jest. Ale widziałeś tysiące filmów, pewnie, może, nie wiem, czy nie więcej. To czy jeszcze coś cię zaskakuje? Dokumentu, no tak mi się wydaje, zaskakują mnie eksperymenty, ale chyba od tego są. Chyba od tego są, żeby zaskakiwać i przekraczać jakieś granice i to mi się bardzo podoba, że w dokumencie, który jest dosyć związany takimi zasadami, które mają obowiązywać w tym kinie i wydaje się, że jest dosyć małe pole manewru, to podobają mi się filmy, które trochę idą naprzeciw, jakoś wywracają w ogóle tą konwencję tego, że to ma być albo właśnie kino obserwacyjne, jak u Karabasza, albo autobiograficzne, gdzie jakby to jest moje narzędzie do tego, żeby coś z tym zrobić i w jakiś sposób przepracować swoje życie, a podobają mi się dokumenty, które jakby nic sobie z tego nie robią i idą zupełnie inną stronę. No, już nie pamiętam, kto z nauczycieli akademickich filmowych mówił o tym, że każdy kolejny film dokumentalny powinien być zupełnie innym niż te, które powstawały. Mhm. Że to jest taka recepta na dobry dokument. Mhm.
Ale no przecież wszystko już w zasadzie było, więc trudno, trudno nie powielać jakichś pomysłów, które już ktoś zrealizował, nie? Dokładnie. I dalej i faktycznie robią wrażenie, tak jak wspomniałaś o Hannie Polak, to robią wrażenie dokumenty, które są faktycznie zapisem iluś lat jakiegoś takiego procesu. Bo nie zdarza się to w filmie popularnym, bo tam masz po prostu elipsę i masz tam 10 lat później i jakby tyle. W dokumencie jakby... No, tak nie robimy, tylko faktycznie mamy zapis tych 5-10 lat jakiegoś zjawiska, czy jakiegoś jakiejś drogi bohatera, życia bohatera i to jest fascynujące. Jakby to dalej mnie bardzo interesuje, jeśli faktycznie twórca nie poświęcił na swojego bohatera pół roku jego najciekawszego życia, w sensie tego momentu z życia, który jest właśnie najciekawszy i to sobie jakby tyle skończył. No, tylko też pytanie... No gdzie jest ta granica? W sensie, kiedy powiedzieć stop, nie? Jakby... Zawsze może się... Życie jest nieobliczalne, no właśnie, więc... zawsze może być coś lepszego, nie? Tak. I lepszego w takim sensie, że interesującego. Ale faktycznie te dokumenty, które są zapisem jakimś takim bardzo długoletnim, są niesamowicie ciekawe. Są faktycznie takim, widać, potraktowaniem z tematu z dystansem. I ta przemiana bohatera już musi zajść, no bo jakby nie ucieknie się od tego, tak? Przez 10 lat każdy się zmieni, tak? Mhm. Więc to też tak, to też mi się wydaje, że to jest bardzo takie namacalne wtedy. To tak trochę od strony selekcyjnej, jakbyś mi opowiedział, na czym polega wasza praca też. Bo to też jest na pewno ciekawe dla młodych widzów czy słuchaczy. Tak jak wspomniałem, tych tytułów mamy mnóstwo co roku. Dzielimy w zespole między siebie ilość tytułów. Każdy ma taką swoją pulę. Mhm. Ale są różne festiwale, więc rozumiem, że ta praca polega na każdym festiwalu tak samo wygląda, tak? Możemy to uogólnić. I jakby każdy na pierwszym etapie ma takie swoje filmy, które tylko on ogląda i trochę tak odsiewa ziarno od plew, to znaczy co jest ciekawsze, to daje dalej i później oglądają to wszyscy. Jak obejrzą te ileś tytułów wszyscy, to wtedy się decyduje o tym, który z filmów wchodzi do konkursu. Mhm. I tak jest przy Festiwalu of Cinema, przy Festiwalu Nowe Horyzonty zajmuje się preselekcją, więc tak naprawdę nie wiem, co do mnie wpadnie, ale przez to, że ekipa festiwalu wie, że zajmuje się na co dzień dokumentów, to dostaję zazwyczaj więcej dokumentów do obejrzenia, które są zgłoszone. No i wtedy po prostu ja je oglądam i daję im znać, że to jest ciekawe i że warto się temu przyjrzeć. I ewentualnie oni wtedy oglądają i decydują, czy ten film jest faktycznie warty konkursu, pojawiają się w konkursie. Ale jakieś kryteria macie takie konkretne, tak? Tak. Musicie pod jakimś kątem oceniać te filmy. Tak, pod tak. Jakim? Głównie pod kątem artystycznym, warsztatowym, no i trochę tak jakby już bardziej wchodząc w szczegóły, tam opisujemy dramaturgię, opisujemy bohatera, przedstawienie świata, montaż, zdjęcia, jakby te kwestie techniczne, no i to wszystko się zbiera na naszą wspólną ocenę. No i tak naprawdę przy Obscenie ma każdy, przy każdym filmie każdy robi sobie notatki, co mu się podobało, co mu się bardzo nie podobało. No i podczas obrad oglądamy fragmenty. Jeśli jest taki film, przy którym się najbardziej kłócimy, a zazwyczaj to są praktycznie wszystkie, to oglądamy fragmenty po prostu jeszcze raz razem na ekranie i jakby dalej o nim dyskutujemy. Więc każdy film jest po kolei dyskutowany, który jest w tym drugim etapie, jakby każdy film. No i ostatecznie drogą głosowania po prostu, czy ten film przechodzi, czy nie. Ale rozumiem, że jeśli jest taka metryczka ustanowiona, że jest was ileś osób tworzy tą komisję, to też jest tak, że nie da się trafić do wszystkich, więc rozumiem, że jeżeli trzem osobom się podoba, a dwóm nie, to film przechodzi dalej, tak? Tak, tak, dokładnie tak. No też trzeba wziąć jakby taką kwestię, że to, że nam się jakiś film nie podoba, to nie znaczy, że nie spodoba się inny, bo też tak jest najczęściej. I jakby warto akurat przy programowaniu myśleć o tym filmie trochę też z zewnątrz, a nie tylko subiektywnie, nie? Jakby warto spojrzeć i docenić właśnie pod takim względem, czy ten film jest po prostu dobry. On może mi się nie podobać z różnych względów, ale może być na tyle dobry. Jakby na tym właśnie też polegają te głosy innych, że on się super sprawdzi na festiwalu. No i tak było mnóstwo razy, żeby film, którego w ogóle nie chciałem przepuścić i bardzo mi się nie podobał, ale stwierdziłem, że okej, mi się nie podoba. No ale od tego jest nas kilku w zespole, a później na festiwalu
jakby był bardzo popularny, bo też mam nagrodę publiczności, nie? Jakby to widać po głosowaniu. Jak często ta nagroda publiczności zgadza się z werdyktem jury? Z werdyktem? Często akurat. W zeszłym roku film Balkonowy też dostał nagrodę publiczności i wygrał festiwal. Wcześniej był film Rafała Łysaka, Miłość bezwarunkowa. To było tak samo. Są takie filmy, że my nie mamy wątpliwości i jury nie ma wątpliwości i publiczność nie ma wątpliwości. więc tak naprawdę jakby zdarzają się takie tytuły, ale warto przy takich decyzjach nie kierować się tylko jakąś subiektywną oceną, tylko trochę tak stanąć z boku i pomyśleć, że a w sumie może ten film się spodoba. Nie? Jakby, może oni znajdą coś, czego ja nie znalazłem, albo zobaczą, albo faktycznie nie spodoba. Nie było tak często. Miałeś taką sytuację, że na przykład komuś, jakiemuś dystrybutorowi tak na festiwalu spodobał się film, że nawet do was podeszł po kontakt do tej osoby, której nie znali, czy nie? Zazwyczaj te filmy już mają od początku jakiegoś dystrybutora, jeśli już mają wchodzić do kin, nie? Chodzi mi bardziej o takie odkrywczość kogoś. To jest na przykład z zewnątrz zupełnie. Mm-hmm. Nie, czy to takich nie. rzeczy się nie zdarzają się. Nie, bo zazwyczaj selekcjonerzy już bywają wcześniej na większych festiwalach i sam wyłapują te filmy. No i my też jakby będąc na festiwalu, oglądając ten film, ono zaciekawi, to go ściągamy do Poznania. A zgłoszenia do konkursu to jest jakby inna droga, nie? Bo mamy tą pulę filmów, które są zgłoszone do konkursu i może zgłosić każdy. Mhm. A wybierając film na festiwal do programu, to jest jakby inna droga, nie? Bo to już wybieramy z tego, co pokazują inne festiwale. Ale trafiają też na festiwal filmy, których nie widzieliście na innych festiwalach? Tak, oczywiście. To jest tak bardzo często, nie? Ale no są takie filmy, że się zgłaszają do konkursu do nas, a spokojnie byśmy je wzięli też do programu po prostu na festiwal, nie? Bo są na tyle dobre, że jakby nie ma, no nie ma wątpliwości, nie? Można by jechać na taką Itwę i wziąć wszystko do Poznania, co tam jest prezentowane w zasadzie, tak? No Itwa jest faktycznie takim festiwalem, który no, wytycza drogi, nie? Który też wskazuje na te trendy dokumentalne i najczęściej z tego festiwalu później te filmy idą w świat. No ale też te większe festiwale, które, bo Itwa jest jakby skupiona tylko na kinie dokumentalnym, ale coraz częściej takie duże dokumenty mają premiery, czy to w Berlinie, czy w Cannes, czy w Wenecji. Morricone był w Wenecji pokazywany, no i Berlin też bardzo mocno stoi dokumentem. I to się zmienia z roku na rok, że przybywa tych filmów dokumentalnych w tych sekcjach poza głównym konkursem. Były przypadki, że dokument był w konkursie głównym na Berlinale i nawet raz wygrał, czyli Płoka Amara. Ja tylko o jednym filmie słyszałam, jak był Berlinale. Był to Jamesa Benninga, taki film Magic Farm. Mhm. I to rzeczywiście jest takie kino, które już zupełnie odchodzi od takich geostandardowego pokazywania. No i właśnie to się zmienia, bo i w sekcji forum, i w panoramie coraz więcej z roku na rok przybywa dokumentów, nie? I są też takie nazwiska na tyle rozpoznawalne i na tyle duże, że jeśli robi nowy film dokumentalny, to faktycznie jest jakby z miejsca przyjmowane, nie? Bo jakby masz poczucie, że to będzie coś dobrego od tego twórcy, nie? Jest Zajl na przykład, nie? Który jak zrobi nowy dokument, no to wiadomo, że będzie na jakimś dużym festiwalu. No ale to już jest marka samego twórcy, nie? Dokładnie tak, tak. No i to też warto rozgraniczyć często, nie? Bo to, że ten twórca zrobi nowy film, nie znaczy, że on będzie super. No i to też dochodzimy do chyba takiego kolejnego punktu, bo jak wybierać takie festiwale, jeśli się jest debiutującym twórcą, który nie jest, nie wiem, Marcelem Łozińskim, tak? Ani Pawłem Łozińskim, że zaczynamy naszą drogę z dokumentem i jakie te festiwale wybrać, żeby mieć jakąś szansę w ogóle. No tak powiedzmy. Naprawdę wydaje mi się, że jeśli już się zrobiło ten film i przybyło się taką drogę, to chce się zgłosić wszędzie, gdzie tylko możliwe i jakby sprawdzić swoje szanse, nie? Ale nie wiem, no tak wewnętrznie mamy poczucie, że na takiej Itwie to pewnie trudno będzie, tak? Czy na no dokładnie, jeśli chodzi o poziom trudności, to tak. Ale no, to leży w gestii selekcjonerów, których zazwyczaj jest tyle, że nie może być takiej sytuacji, że film jest faktycznie dobry,
temu sekcjonowi się nie podoba z jakichś względów i on wtedy się nie pojawia na festiwalu, no bo od tego jest jakby cały zespół, który decyduje demokratycznie, nie? Na temat tego tytułu. I były też takie przypadki u nas na festiwalu, że skrajnie się nie podobał jakiś film selekcjonerom, ale reszcie tak, więc jakby całe zaufanie było w tym, że może warto go pokazać i później ten film na przykład wygrywał festiwal. Nie? I to było dopiero zaskoczenie. Bo były takie filmy, które faktycznie były bardzo kontrowersyjne, jeśli chodzi o podejście do gatunku, o to, jak wygląda, przede wszystkim o czym jest. Zdradzisz jakieś tytuły? Był taki film parę lat temu o francuskich drag queen. I to był faktycznie tytuł, który był jakby sam z siebie był kontrowersyjny przez to, że opowiadał o drag queen. Mi się wydawało, że to jakby nie ma znaczenia, bo jest po prostu świetnym filmem. Opowiadał o takim momencie właśnie przejściowym, bo cały film się dzieje w garderobie takiego klubu paryskiego, gdzie te drag jakby nanoszą na siebie makijaż, dopiero przygotowują się do występu. To jest ten moment przejściowy, kiedy jest jakby są sobą na co dzień, ale nakładając make-up, stając się drag queen, jakby wchodzą w inną rolę. No i rozmawiają o życiu tam. Jest taka matka drag queen, która właśnie rozmawia z całym zespołem. No i było to świetnie nakręcone, było też uniwersalne i ja przynajmniej stwierdziłem, że to jest jakby murowany kandydat do tego, żeby trafił do konkursu. No ale jeszcze nie bardzo się podobał z różnych względów. No ale ostatecznie udało się to przeforsować, no i film dostał drugą nagrodę na festiwalu. Jakby Srebrny Zamek. Więc warto naprawdę, oceniając filmy i dając im szansę, bo w pewnym momencie faktycznie ten programer czy selekcjoner staje się takim kuratorem filmu. W momencie, kiedy on trafia na festiwal i ta osoba decyduje, czy on się pojawi, czyli będzie mógł być pokazany publiczności, będzie mógł być pokazany potencjalnym dystrybutorom, dostać nagrodę, która też wpływa później na promocję przecież tego filmu, no to jakby w całej gestii to wszystko zależy od tego programera i on się z takim staje cichym kuratorem tego filmu. My też tym się kierujemy w zespole i tak jakby chcemy do tego podchodzić, że ten film nam się nie podoba, to nie znaczy, że on jest ostatecznie zły, bo nie jesteśmy jakimś też wyrocznią oczywiście, nie? Oglądamy tego dużo, ale to jakby to nie znaczy, że nie popełniamy błędów też przy ocenie jakby konkretnych tytułów. A co lubisz w tej pracy najbardziej? W tej pracy co lubię? Pracę selekcjonera. Tak, i w ogóle też kierownika działu film, bo to o tym nie powiedzieliśmy, w sensie o tym nie rozmawialiśmy jeszcze. Najbardziej chyba lubię ten moment, jeśli odkryło się jakiś super film, który nie jest jeszcze znany i dopiero jakby zaczyna swoje życie, bo trafił na festiwal. Nikt jeszcze o nim nie wie, nikt go jeszcze nie widział. Ty jako ta osoba doceniasz coś w tym filmie, co warto zobaczyć i przeżyć i forsujesz, żeby on trafił dalej. On dalej trafia, odnosi sukces i podoba się większej ilości osób i możesz z tymi osobami porozmawiać i to jest chyba takie super poczucie, że w pewnym momencie teraz się czujesz odpowiedzialny też za ten tytuł i podoba ci się tak bardzo chcesz, żeby on trafił do jak największej ilości osób, żeby móc z nimi porozmawiać o tym filmie, bo ma jakąś taką siłę rażenia i siłę działania i to jest chyba taka super satysfakcja później z tego, jakby z tego momentu, jak on już jest na ekranie kina i zobaczy go więcej osób niż ty i twój kolega selekcjoner. I jakby można zobaczyć, jak ten film trochę potem żyje no własnym życiem, nie? Dobrze, to dziękuję ci bardzo. Dzięki. Za rozmowę. Do zobaczenia. Pewnie przy innej okazji, albo też przy innym odcinku do podcastu. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Piotr Strzyszek. Parę wskazówek z punktu widzenia selekcjonera. No i jest kilka takich elementów, które bardzo twórcy powtarzają na gminie, które są takim, są taką trochę zmorą, które są takimi trochę ozdobnikami, w żaden sposób nie wpływają jakoś super na film, ani na jego dramaturgię, ale są po to, żeby, no właśnie trochę nie wiem po co. I to jest między innymi bohater stojący przed lustrem, które jest zaparowane, bierze rękę i jakby przymywa i patrzy w swoje odbicie. To jest jedno. Drugie to jest robienie sobie herbaty albo kawy.
z super ujęciem takim pionowym z góry. No i takie właśnie obserwacyjne, takie trochę puste przebiegi, to znaczy bohater ma teraz moment dla siebie, więc siedzi, patrzy się w okno, a my z nim. No, więc to są takie rzeczy, które bardzo nas irytują, bo one się faktycznie nas to powtarzają. Czyli ktoś dostrzegł gdzieś, w innych filmach. I... Tak, gdzieś sobie to podpatrzył i powtarzał u siebie. I jeśli to ma jakieś znaczenie na film, a zazwyczaj nie ma. Jakiś czas temu widziałem super użycie na przykład właśnie sceny z patrzeniem w swoje odbicie w lustro. To jest film o bohaterze, który miał problemy z pamięcią i miał Alzheimera. Trochę zapis tego, jak tą chorobę przeżywa. Prywatnie był architektem całkiem znanym i takim, można powiedzieć, rewolucyjnym. No i trochę jego praca polegała na pamięci, tym, żeby pamiętać te rzeczy, które ma tam zrobić, żeby ten budynek się nie zawalił na przykład. No tutaj tracił pamięć. No więc to, jak patrzył w swoje odbicie, żeby jak najwięcej czasu poświęcić na to, żeby nie zapomnieć, jak się wygląda, to miało znaczenie. Nie? I to było jakieś takie poruszające. A takie, żeby tylko to zrobić, to nie, więc odradzamy. Tak, odradzamy. Jeszcze raz dzięki.